Okej, dotarłem na miejsce. Myślę, że w tym miejscu gdzieś postaram się rozbić obóz na dzisiaj. Tylko muszę najpierw oczywiście tutaj troszkę posprzątać. Tak wygląda moje schronienie na dzisiejszą noc. Jestem tutaj właśnie po to, żeby przetestować, jak ten hamak sprawuje się w roli biwi. To jest hamak Didi Travel z moskitierą. Ma impregnowaną podłogę, można go rozbić jako biwi. Podłoga jest nieprzemakalna. No i wygląda to tak. Myślałem, że będzie to trochę wyższe, szczerze mówiąc. Już testowo wchodziłem do środka. No nie ma tam jakoś bardzo dużo miejsca, ale no myślę, że to moskitera zda egzamin, bo jest dzisiaj tutaj sporo owadów koło mnie lata. Także myślę, że się przyda. No nic, tymczasem ja biorę się za rozpalanie ogniska. Jeszcze jakąś kolację trzeba zjeść. No i będziemy dalej testować. Okej, moja wzmyślna kolacja, czyli fasolka, już się podgrzała. Mam nadzieję, że teraz tego nie wyrzucę. Właściwie to już się nawet zagotowała. I można szamać. Może nie wyszło mi to tak fajnie jak bushcraftowemu, ale swoje zadanie spełnia. Woda też już się zagotowała. Możemy
będę ściągał rękawiczki. Na łyżkę, tak jak już mówiłem, nie było czasu, ale wystrukowałem sobie chociaż taki mieszacz, bo tą łyżkę już mam brudną od mieszania fasoli. Herbatkę jak znalazł. Dzisiaj już nie piję kawy przed spaniem, tak jak ostatnio. No bo na ostatnim biwaku, który nagrywałem też zresztą, link tam gdzieś wrzucę, no nie pospałem za bardzo. A tuż przed spaniem wypiłem sobie kawkę, chociaż w sumie w domu nie działa na mnie tak, że nie mogę po niej spać. Testuję patent, który podpowiedzieliście mi w komentarzach. Sorry, że nie pamiętam niku, ale myślę, że wiadomo, o kogo chodzi. Z Actimelami jako pojemnikami na kawę i cukier. No, ciężko wyczuć, ile ja tam sypałem, pewnie przesłodziłem. No ale w transporcie patent całkiem fajny. Dzisiaj też mam pierwszy raz ze sobą plecak wojska holenderskiego, który ostatnio udało mi się nabyć właściwie za grosze na Aliexie od pewnego pana, w komplecie razem z tym oddzielnym pokrowcem na śpiwór, który dzisiaj tutaj mam dotroczony, ale można go też podpiąć z przodu do szelek. Myślę, że tam wrzucę jakąś przebitkę jutro. Była też do niego menażka, właściwie manierka, kubek, manierka i z pokrowcem oryginalnie też można tu dokroczyć. I jakiś z Texara jakaś ładownica, których dzisiaj nie wziąłem. No bo dzisiaj, jak już mówiłem, ma być 6 stopni w nocy. No i niestety musiałem wziąć mój wiosenno-jesienny śpiwór, duży. Właściwie upchnąłem go tam w środku, w plecaku. No ale musiałem wyciągnąć wtedy tą piankę, no i zrobił się taki okrągły, taka bania z niego, że no naprawdę byłby niewygodny w noszeniu. Tak ogólnie plecak powiedziałbym całkiem spoko, materiał na pewno wytrzymały. Plecak z roku 95, czyli właściwie niewiele młodszy ode mnie. No i byłby całkiem spoko, gdyby nie te przegrody w środku, które no niby z jednej strony pozwalają zorganizować sobie jakoś ten ekwipunek, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ograniczają trochę jego pojemność. Posłanie gotowe. Właściwie to prawie gotowe. Piwór już się powoli rozpręża i można w spokoju dokończyć kolację.
Błędy z poprzedniego biwaku wyeliminowane, czyli ognisko zagaszone. Poszewka na podusie jest. Wsadzę sobie bluzę, będę miał podusie. W razie czego jest czapka, gdyby było mi w nocy zimno. No i co? Powoli zapada zmrok. Jest już chyba prawie 9. Dzisiaj też mam sąsiadów bobrów, bo już jednego nawet widziałem. Udało mu się nawet zrobić liche zdjęcie. No i tak jak już mówiłem, zapada już zmrok powoli. Także nie zostało nic innego, jak jeszcze jakaś wieczorna higiena i rozbierać się i do spania. No więc witam w sobotni poranek, jest kilka minut po 6:00. Ja na pewno bardziej wyspany niż po ostatnim biwaku. No i też dzisiaj poszło już wszystko zgodnie z planem. Schronienie rozstawiłem sobie na wschód, tak żeby słonko grzało mnie od samego rana. No i tak też jest. Nic mnie w nocy nie pogryzło, chociaż dużo owadów tu latało, nie zmarzłem. No i co, pasuje się ubierać, bo jest dosyć chłodno. No i wyjdę, to zdam może jakąś szerszą relację. Tak więc ja już sobie parzę kawę po turecku. Mam tylko jeden kubek, dlatego po turecku. Jak ktoś nie wie, jak się parzy taką kawę, to zaraz będę opowiadał. No i co? Może przejdźmy do sedna tego odcinka. Czyli jak mi się sprawował ten hamak DD Travel rozstawiony na podłodze, czyli w roli biwi. No myślę, że jak dla mnie i po tej jednej nocy, chociaż może warunki nie były faktycznie jakoś zbyt wymagające, no ale po tej nocy myślę, że spisał się całkiem. Tutaj nawet gdzieś widać, o, nie wiem czy widać będzie te krople. No widać, że od gruntu trochę wilgoci szło, ale na szczęście nie zauważyłem, żeby hamak w którymkolwiek miejscu puścił jakąś wilgoć od podłogi. Jeszcze co prawda go nie złożyłem, ale myślę, że podłoga mechanicznie też dała radę, nic się z nią nie stało. No miejsca może nie jest jakoś w środku bardzo dużo, na pewno nie ma tyle co w hamaku, jak się rozbije to jako hamak normalnie, no, ale myślę, że wystarczająco. Moskitera nigdzie tam nie wisi na głowie ani na rękach. Także komary nas nie dopadną i inne małe żyjątka też mamy z głowy. Pokażę może jeszcze karimata od spodu, suchutka, nigdzie tam nie naciągła. Śpiwór też suchy, no suchy właściwie, na pewno naciągnął tam trochę wilgoci, która się kondensowała ze mnie, ale ogólnie nie ma takiego miejsca, żeby gdzieś coś od gruntu naciągnął. No także myślę, że hamak się sprawdził. Wspomniana przeze mnie wcześniej kawa po turecku to właśnie tradycyjna forma spożywania kawy w Turcji. Polega to na tym, że
parzymy ją w jednym naczyniu, czyli nie potrzebujemy osobno kubka do zagotowania wody i osobno kubka do zalania kawy. Zalewamy zimną wodą, do tej zimnej wody wsypiemy kawę, cukier, jakiś tam cynamon, kardamon, jeżeli ktoś lubi kawę z przyprawami, jak to woli. No i to wszystko stawiamy na ogniu, czekamy aż się kawa zagrzeje. Co ważne, nie dopuszczamy do zagotowania, tylko jak ta kawa zacznie nam się pienić, tak jakby lekko podnosić do góry, to wtedy zestawiamy ją z ognia, tak jak właśnie, tak jak w tej chwili u mnie zaczęło się dziać. Mieszamy, żeby to chwilę lekko się uspokoiło i proces taki powtarzamy jeszcze później 3, a najlepiej z 5 razy. U mnie właśnie podniosło się trzeci raz, także jeszcze dwie takie akcje i kawa gotowa do spożycia. Więc ja już popiłem sobie kawkę, zaraz biorę się za śniadanie. No i tak siedzę sobie tutaj w nadziei na to, że uda mi się wypatrzeć tutaj ponownie tego bobra, którego widziałem tutaj wczoraj. Podejrzewam nawet, że jest ich tutaj więcej. No zobaczymy. Bobry ogólnie lubią ciszę. Ciężko je dostrzec. Nie są takie łatwe w obserwacji, także... Już się wyłączam i obserwuję. Podsumowując odcinek, hamak rozstawiony na podłodze, myślę, że jak najbardziej się sprawdził. Oczywiście mając na uwadze warunki atmosferyczne, jakie były owej nocy. Jedyne, co mnie delikatnie zastanawia, to myślę, że przy większej ulewie, jeżeli faktycznie woda zaczęłaby stać na podłodze, no to faktycznie można popłynąć, bo namiot ma impregnowaną podłogę, ale nie ma już nic do góry, tak jak jest w namiotach, także jeżeli woda by zaczęła płynąć od boku, to bez okopywania się można popłynąć. No ale to myślę, że to już taka skrajność. W każdym razie trzeba mieć to na uwadze. No i co? W dzisiejszym odcinku myślę, że to byłoby już na tyle. Ja tak jak już mówiłem, wpakowany. Zbieram się do domu. Dzięki za oglądanie. Cześć.